Cześć, tu Agata, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będę mówiła o efektywności w naszym życiu. Jakie są trzy klucze, które pomogą nam przynosić więcej owoców, być efektywnym w naszym życiu? Efektywność, przynoszenie efektów, rezultaty, te słowa są może mało romantyczne, mało biblijne, mało chrześcijańskie, tak się może wydawać, ale jednak na każdym kroku wymagana jest od nas efektywność. Czy jest to praca, czy jest to szkoła, czy jest to kościół, ludzie oczekują, że to, co będziemy robili, będzie wnosiło konkretną wartość w ich życie i również w nasze życie. Jaki jest mój przepis na bycie efektywnym? Wydaje się, że efektywność jest podstawą tego, ażeby nasze życie było udane, ażeby nasze życie było spełnione. Po pierwsze, rób to, do czego masz przekonanie. Jeżeli przekonał Cię do czegoś Bóg, jeżeli poświęciłeś na czas, poświęciłeś czas na modlitwę, na to, żeby słuchać Boga, żeby dowiedzieć się, co jest Twoim działaniem, co tak naprawdę masz robić, to nie patrz na innych, nie patrz, jak to wygląda w ludzkich oczach, nie patrz, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, tylko po prostu działaj. Jezus mówił o poście, mówił o modlitwie jako o sposobach naradzenia sobie z sytuacją pozornie niemożliwą do wykonania. Kiedy uczniowie nie mogli pomóc ojcu, który miał chore dziecko, nie mogli uzdrowić tego syna, to przyszli do Jezusa. Jezus bez problemu poradził sobie z uwolnieniem i później uczniowie pytali na osobności Jezusa, jak to się stało, że Ty byłeś w stanie Mu pomóc, dlaczego my nie mogliśmy tego zrobić. Jezus wskazał wtedy na post i modlitwę jako na sposób rozwiązania sytuacji niemożliwej do wykonania. Tak więc jeżeli robisz to, co masz w sercu, do czego masz przekonanie i idziesz postępując krok po kroku, modląc się, poszcząc, prosząc Boga o to, żeby pokazywał Ci tą drogę, ażeby umożliwiał to, co jest niemożliwe, to nie ma możliwości, nie ma innej drogi, ażeby nie wypełniło się to, co jest w Twoim sercu. Po drugie, wspieraj innych. Nie koncentruj się jedynie na swojej misji, na swoim marzeniu, na swoim działaniu, na tym, co Ty masz do zrobienia. Zauważaj, że obok są inni ludzie, którzy również pragną wypełnić swoje powołanie, wizję, którą daje im Bóg. Wspieraj ich w tym i pomagaj im. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale Jezus mówi nie tylko o modlitwie i poście, ale mówi również o dawaniu, o tym, żeby się dzielić. Kiedy dajemy, koncentrujemy się już na innej osobie, nie na sobie. I to zabezpiecza nas przed egoizmem, przed tym, ażeby wszystko, co robimy, kręciło się wokół nas. Dawanie sprawia, że ustanawiamy we właściwej kolejności nasze priorytety. Dawanie sprawia, że inne osoby, służenie innym ludziom jest w centrum naszego zainteresowania. A przecież wszystko, co robimy, jest po to, ażeby to służyło innym ludziom, ażebyśmy byli błogosławieństwem dla tego świata. Dawanie również stawia rodzinę, społeczność w centrum tego, co jest ważne. Widzimy, że wszystko, co robi Bóg, jest związane z relacjami. Bóg chce ustanowić relacje pomiędzy nami a sobą po to, żeby życie mogło przepływać. Bóg chce, żebyśmy mieli również relacje z innymi ludźmi po to, żebyśmy mogli być szczęśliwi i żebyśmy mogli rozwijać pełen potencjał, który drzemie w nas. Tak więc relacje są bazą, są celem wszystkich Bożych działań i Bóg również uczy tego nas. Kiedy dajemy innym osobom, koncentrujemy się na innych, wspieramy relację, którą mamy z tymi osobami i w ten sposób wzrastamy. Pozornie może wydawać się, że kiedy skupiamy się na innych ludziach, kiedy poświęcamy czas komuś innemu, a nie swoim sprawom, to opóźniamy wypełnienie swojego zadania i tego, co mamy w sercu, swojego marzenia. Jednak Bóg w przedziwny sposób tak to zaplanował, że kiedy koncentrujemy się na innych, po to, żeby im pomagać i ich wspierać, to szybciej dochodzimy do tego, co sami pragniemy i co jest naszym marzeniem. Co jeszcze możemy zrobić, ażeby być efektywni? Trzeci punkt. Nie skupiaj się na byciu efektownym, ale na byciu efektywnym. Te dwa słowa w języku polskim są bardzo podobne i mogą być bardzo mylące. Kiedy skupiamy się na zrobieniu wrażenia na innych ludziach, a nie na prawdziwym rezultacie naszych działań, to może się wydawać, że dokądś zmierzamy, ponieważ wrażenie jest jakąś wartością. Ludziom się podoba, ludzie wyrażają podziw, ludzie mogą w jakiś sposób nas już pozornie nagrodzić za to, co robimy, ale może się okazać, że kręcimy się w kółko. Jedynie na czym żeśmy się skupiali, to na tym, żeby dobrze wypaść, to żeby zrobić dobre wrażenie, żeby przyciągnąć czyjąś uwagę, ale nie daliśmy praktycznym sensie czegoś w zamian. Nie daliśmy prawdziwej wartości tym osobom, z którymi żeśmy mieli kontakt.
W Ewangelii Mateusza 6 rozdziale również jest mowa o byciu efektownym. Jezus mówił, ażeby nie modlić się, nie pościć i nie dawać na pokaz. Nie w taki sposób, ażeby nas ludzie podziwiali, żeby ludzie nas widzieli, ale robić to w ten sposób, ażeby robić wrażenie na samym Bogu. Tak więc podsumowując, trzy najważniejsze rzeczy, które możesz zrobić, ażeby być efektywnym w swoim życiu. To po pierwsze, rób to, do czego jesteś przekonany. To, co wkłada Tobie Bóg w serce, kiedy się modlisz, kiedy pościsz, kiedy szukasz Boga na co dzień, Bóg będzie dawał Ci pomysły. Skup się na swoim zadaniu. Po drugie, nie jedynie na sobie skupiaj swoją uwagę, ale również na innych ludziach. Zauważaj, że ludzie są wokół, dawaj hojnie swój czas, pieniądze, pomoc, cokolwiek możesz oferować innym ludziom, dlatego że w ten sposób przyspieszysz realizację swoich własnych planów i zamierzeń. I po trzecie, nie staraj się sprawiać dobrego wrażenia. To znaczy wrażenie również jest ważne, ale wrażenie, które robimy, oferując ludziom prawdziwą wartość, wnosząc efekty do ich życia. Efekty powinny robić wrażenie, a nie jedynie działania, które kręcą się wokół tego, ażeby nas ludzie lubili, ażeby nas ludzie podziwiali, ażeby widzieli coś, czego tak naprawdę w środku nie ma. Pamiętaj, że z Bogiem wszystko jest możliwe i tylko przez Ciebie Bóg może zmienić ten świat na lepsze. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia w następnym filmiku i zapraszam Ciebie do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli podobało Ci się to, co słyszałeś. I również do zajrzenia na moją stronę internetową agatastrzeska.com. Tam znajdziesz dużo więcej darmowych, inspirujących, motywujących materiałów, które pomogą Ci prowadzić życie pełne pasji i realizować to, co wkłada w Twoje serce Bóg. Trzymaj się, na razie, czołem!